będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Nie, znaczy, ty musisz powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a ja mówię... A, tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. To ja. Kurczę, zapomniałem. W imię Ojca i Syna. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mam 9 lat. Mhm. I przystępuję do pierwszej spowiedzi świętej. Mhm. Obraziłem Pana Boga. Obraziłem Pana Boga. Bo ja... Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami. Ja nigdy niczego nie ukradłem. Nie kłamałem. Nie mówiłem brzydkich słów. Nie miałem bogów cudzych przede mną. No dobrze, mi słuchaj, to musisz... Bo ja rozumiem, jesteś pierwszy raz u spowiedzi, ale to musisz Panu Jezusowi powiedzieć, co zrobiłeś złego. Nie wiem, jakie grzechy popełniłeś, bo co nie zrobiłeś, to już w porządku. Ale ja też... To czego, co zrobiłeś? Nie cudzołożyłem też. To świetnie. To świetnie. No dobrze, ale nie, ale... no, powiedz, co zrobiłeś. Właśnie nie wiem, bo ja... Nic nie zrobiłem. Nic nie zrobiłem. No, a rachunek sumienia zrobiłeś przed przystąpieniem? Tak, zrobiłem. No i co? Nic nie wymyśliłeś, żadnych grzechów? Nic nie wyszło, nic nie No dobrze, a... słuchaj, to... A mogę ci jakoś podpowiedzieć? Mogę tak, ci... tak. No, na przykład, czy nie... Czy się słuchałeś mamy zawsze? Tak. Tak, czy się słuchałeś zawsze? Tak. Zawsze się słuchałeś? Tak, bo ja lubię ich. No ale nigdy nie było tak, żebyś na przykład mama ci powiedziała, że musisz iść odrobić lekcję, a ty poszedłeś... Nie wiem, powiedzmy, pograć w piłkę z chłopakami, z kolegami. Nigdy nie było tak, że nie lubię. Tak? Nie lubię. No dobrze. A może na przykład pokłóciłeś się z kolegą kiedyś, koleżanką, niemiły byłeś dla... Sprawiłeś przykrość jakąś kolegom w szkole, w klasie? Nie. Nikomu nigdy? Nie. No dobrze. A może masz zwierzątko jakieś może? Tak, kleszcza. Tak, ma na imię klesz. Na imię ma klesz, tak? Dobrze. Bardzo tak. No a nie byłeś dla kleszcza kiedyś na przykład niedobry? Nie biłeś bardzo kleszcza, lubię, nie uderzyłeś kleszcza, nie dokuczałeś mu? Nie, bardzo go lubię, zawsze daję mu jedzenie i daję mu też picie, jak jest no dobrze. Gorąco bardzo. Dobrze, słuchaj. No ale coś... No nie wiem, to nie wiem, no... Dobrze, słuchaj, no to jeżeli nic nie możesz sobie żadnych przypomnieć grzechów, to... To po prostu powiedz, że więcej grzechów już nie pamiętam i za wszystkie serdecznie. Ja nie mogę powiedzieć, że więcej grzechów nie pamiętam, bo ja żadnego nie powiedziałem, żadnego nie pamiętam, więc nie mogę teraz powiedzieć, że jeszcze więcej, skoro... No dobrze. No to nie wiem. Ale wiesz, no na pewno coś, bo wiesz, wszyscy mamy, wszyscy ludzie, też no się ja nie musisz bać, dlatego że wszyscy ludzie, tylko Pan Jezus i Matka Boska nie popełnili żadnego grzechu. Ale to znaczy, że jeżeli ja nic nie powiem, to nie będę mógł pójść do komunii? Nie, no... Dobrze, poczekaj, no na pewno znajdziemy coś, tak? Może... Na pewno... A może na przykład słuchaj, bo na przykład może pomyślałeś kiedyś coś, bo to tak czasami jest, że się nawet nie powie, ale że na przykład cię zdenerwuje tata bardzo, mama cię zdenerwuje i pomyślisz, a ja mam dosyć ich, mam... Lubię. Nie znam.
Bo grzech to jest też tak, jak wiesz, no na przykład właśnie jak się zdenerwujesz na kogoś, a ja też, bo to wszyscy tak mamy czasami, ja też czasami, wiesz, na przykład ksiądz proboszcz czasami mnie trochę zdenerwuje i ja też wtedy sobie myślę, ale że mam go dosyć i to jest złe wtedy. I to jest wtedy właśnie grzech. To też może masz coś takiej... Nie, ja nigdy tak nie myślę. Albo wiesz, o, na przykład takie, że na przykład ja mam tak, że czasami odprawiam mszę, zdarza mi się i czasami powinienem być skupiony na tym, co robię, a myślę o czymś innym, na przykład myślę o meczu w piłkę nożną i może też tak masz, że jesteś. Albo nie wiem, no wiesz, no różnie czasami jest, że na, nie wiem, no wypiję trochę za dużo piwa i to też, nie, to też jest ja złe wtedy. Ja nie piję piwa. No nie, no ty nie pijesz piwa, ale może twój tata na przykład zdarza mu się wypić. To... No, i ja też tak mam i to też jest złe, to też jest grzech. Mój grzech wtedy będzie? No nie, to nie twój grzech wtedy będzie, to ja mówię, że jak... Albo że twój tata, jeżeli to... Czyli mój tata jest zły, tak? Nie. No dobrze. A na przykład, na przykład w kościele wierzysz w Pana Boga, w Pana Jezusa wierzysz? A nie masz tak czasami, że masz wątpliwości, że się zastanawiasz, czy naprawdę ten Pan Bóg mnie kocha, czy naprawdę ten Pan Bóg istnieje?